Kolega Motobieda opublikował ostatnio w sieci odcinek, po którym naprawdę zawrzało. Wrzucił granat w szambo, nazwał swój materiał Nie inwestuj w klasyki i chciałbym wam powiedzieć jedno. Absolutnie się z nim zgadzam. Nie wolno inwestować w klasyki takie, jak on pokazał. Nie wolno tego robić i jeżeli ktokolwiek namawia was do tego, żebyście kupili 60-letniego sedana, którego wyprodukowano miliony, nie posiada żadnej rewolucyjnej technologii w sobie i twierdzi, że to będzie świetna inwestycja w klasyka, to powinien się walnąć w łeb. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Zgadzam się z Michałem Koziarem. Ma rację. Natomiast chciałbym rozwinąć ten temat podczas dzisiejszego odcinka i opowiedzieć wam o 15 zasadach, które pomogą wam ochronić wasze inwestycje i sprawić, że jazda samochodem klasycznym, kolekcjonerskim będzie czystą przyjemnością. Te 15 punktów ma charakter nieco utopijny i życzeniowy. Natomiast to wy będziecie decydować o tym, które z tych punktów potraktujecie na serio, a które odpuścicie. Punkt pierwszy. Inwestycje w samochody są jak inwestycje na giełdzie. Jeżeli chcecie ograniczyć ryzyko, musicie zdywersyfikować, czyli posiadać kilka samochodów. Część z nich wzrośnie, część z nich spadnie. To normalne. Wiem o tym, że wiąże się to z posiadaniem znacznego kapitału, miejsca i wielu innych rzeczy. Dlatego 14 punktów będzie skoncentrowanych na tym, co zrobić, żeby zmaksymalizować prawdopodobieństwo sukcesu, choćby na przykładzie jednego auta. Punkt drugi, wiedza. Musicie się uzbroić w cennik. W każdym cenniku niemieckim jest fajnie opisany trend z ostatnich 5 lat. Przykładowo, mamy tutaj Mercedesa 170V i jest pokazane, w ciągu ostatnich 5 lat jego wartość spadła o 4%. Inny Mercedes wzrósł o 13%. Wiedza jest bardzo ważnym elementem każdego inwestora. Bez cennika ciężko będzie wam podejmować racjonalne decyzje i będziecie zbyt łatwo ulegać środowiskowej presji, która brzmi inwestuj w klasyki, bo warto. Punkt numer 3. Fresh timer. Tak naprawdę warto inwestować w samochody, które mają obecnie 10, 15, 20 lat. One dają gwarancję największego zwrotu z kapitału. Przykładowo ten Aston Martin. Głęboko w niego wierzę. Wyprodukowano ich 1200 sztuk. Ma V12 pod maską, jest z 2011 roku, ostatni taki. 6 biegów, manualna skrzynia biegów, 0 zaawansowanych rozwiązań elektronicznych. Wszystko najnowsze, ale w klasycznym wydaniu. Auta 30-40-letnie drożeją już wolniej, spokojniej. Pik zazwyczaj następuje w wieku 50 lat. Natomiast są od tej reguły oczywiście wyjątki. Przykładowo Tatra, która ma 80 lat, model 87, przez cały czas rośnie. Była po prostu wcześniej zapomnianym autem. A inwestorzy skupili się na głównych markach, zapomnieli o czymś, co jest równie fascynujące, tylko pod mniej znanym brandem. Punkt numer 4. Rok 2014. Słuchajcie, do 2014 roku samochody zabytkowe to była niszowa sprawa. Interesowało się nią niewielu. Mówiło się o tym, że są to przedmioty inwestycyjne, kolekcjonerskie, natomiast dotyczyło to małej grupy ludzi. W 2014 roku, z uwagi na zmiany legislacyjne, które wpłynęły na ilość pieniądza na całym świecie, raptem samochody stały się dziełami sztuki. To znaczy stały się porównywalne z nimi. W związku z tym od 2014 roku był zauważalny olbrzymi wzrost wartości samochodów zabytkowych.
żeby wam to zobrazować. Ferrari Testarossa w 2014 roku kosztowała 60 tysięcy euro, w 2015 120 tysięcy euro i więcej. Nawet rozpędziła się do 180 tysięcy euro, po to, żeby później się skorygować i spaść ponownie do poziomu 120-140 tysięcy euro obecnie. Pamiętajcie o tym, że rok 2014 był rokiem bardzo ważnym i zmienia bieg pewnej historii. Wszystkie media zaczynają się interesować samochodami zabytkowymi, samochody zabytkowe stają się modne. Pojęcie inwestuj w klasyki wchodzi i pojawia się na ustach wielu osób. Co jest jeszcze ważne? Jak będziecie analizować pewne wzrosty, pewne trendy, pamiętajcie o tym, że ten 2014-2016, ten czas charakteryzował się gigantycznymi skokami wartości. Po prostu wszystkie samochody oszalały, ich ceny zwariowały. Fajnie to widać na wykresach, że mamy dosłownie pik. Tak, oczywiście po tym piku jest skorygowanie, uspokojenie się, ale od tamtej pory samochody rosną. Mniej lub bardziej, niektóre spadają oczywiście, natomiast jest ta zabawa w giełdę, o której wspomniałem w pierwszym punkcie. Punkt numer 5. Sentyment. Sentyment czy inwestycja, a może jedno i drugie? Słuchajcie, nawet jeżeli na jakimś etapie przestaniecie myśleć sentymentalnie, dokonując pewnych zakupów, to tak i tak jesteście skazani na to, że cały świat, cały rynek podejmuje decyzje mniej lub bardziej sentymentalne. Trzeba o tym pamiętać, chcąc sprzedać samochód. Kiedyś do olbrzymich pieniędzy dochodziło się po 50, po 60. Wtedy starsi panowie kupowali samochody zabytkowe z walizeczkami, a kupowali swoje dziecięce marzenia. Dziś do olbrzymich pieniędzy dochodzi się dużo wcześniej. Po 30, po 40 są już multimilionerzy. Oni też podejmują te decyzje zakupowe. Kupują auta ze swojej młodości, ze swoich dziecięcych marzeń. Dlatego samochody 30-letnie dziś są w piku, może nie totalnym, ale jest na nie moda. To jest na chwilę obecną hit sprzedażowy. Im starsze samochody, tym wolniej się sprzedają. A dlaczego tak się dzieje? Wspomniałem już o tym sentymencie. Punkt numer 6. Gdzie jest dno? Słuchajcie, no jak się inwestuje, to trzeba umieć wyczuć, kiedy jest najniższa cena danego samochodu, danego modelu. W związku z tym wielu się zastanawia, gdzie jest to tak zwane przysłowiowe dno wartości danego pojazdu. Kluczowe marki, znane marki, tego dna praktycznie nie uświadczają. Niektóre samochody są po prostu wiecznie drogie, takie jak, nie wiem, Mercedes SLS, tak? Który no, faktycznie zjechał z 1 000 000 do 500 tysięcy, ale trwało to sekundę i od razu wystrzelił w górę i znowu jest na poziomie 1 000 000 złotych. Natomiast są pewne marki, czy też w ogóle samochody z innych krajów, takich jak z Francji, z Włoch, które osiągają absolutne dna i w dodatku rosną ich wartości zdecydowanie później niż całej reszty. Świetnym przykładem jest właśnie Porsche 911, który zawsze jest raczej droższym samochodem, natomiast Renault Alpine naprawdę zjechało do dna. Pamiętam, jak te samochody kosztowały 8 tysięcy euro czy 7 tysięcy euro i dopiero później nastąpiło odbicie, żeby teraz zaparkować na poziomie gdzieś tak 40 tysięcy euro, tak? Tak samo jest z włoską motoryzacją, która potrzebuje też więcej czasu, żeby się tam coś zaczęło dziać z wartością samochodu. Pamiętajcie o tym, że warto śledzić te trendy, brać cennik do rączki, analizować, co się zmieniło w ciągu ostatnich 5 lat, bo to wam podpowie, czy jesteśmy już na dnie, czy już nastąpił wzrost, czy jeszcze jest spadek. Punkt numer 7. Tylko nie sedan. Słuchajcie, nie kupujcie zwykłych sedanów. One są nudne, niefascynujące, inwestycyjnie nie mają sensu. Są fajne do jeżdżenia na wycieczki z rodziną, z dziećmi,
dają dużo frajdy, tak? Natomiast inwestycyjnie nie mają żadnej wartości. Świetnym przykładem jest Mercedes W126, czyli S-klasa. No ten samochód po prostu nie interesuje nikogo, przepraszam, tak? Ale no, SEK zupełnie co innego, tak? Natomiast S-klasa, fajny samochód, ale znowu do jeżdżenia nad jezioro z dzieckiem, z żoną, z partnerką, rodziną. Jednym słowem, jeżeli chcecie zarabiać pieniądze na samochodach kolekcjonerskich, nie kupujcie nudnych sedanów. Oczywiście są od tego wyjątki. Mitsubishi Lancer, Evo, Subaru Impreza w nadwoziu czterodrzwiowym, czyli legendy rajdowe. Tak samo M-Power, AMG. To są wszystko samochody wyjątkowe. Tatra, tak? Te auta mają charakter. Natomiast kupując zwykłego sedana, takiego jak Peugeot 403 pokazany przez Michała Koziara w Motobiedzie, to po prostu nie ma żadnej wartości kolekcjonerskiej, wręcz te samochody będą tanieć i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Punkt ósmy, kolor ma znaczenie. Słuchajcie, spójrzcie na mój garaż. Ja po prostu jestem walnięty na punkcie tego, żeby było kolorowo, pozytywnie, optymistycznie. Uwielbiam kompletacje prospektowe, tak? Czyli jeżeli Mitsubishi Lancer Evo 6 Tommy Mäkinen był na prospekcie czerwony, to ma być czerwony. Jeżeli Escort był czerwony na prospekcie, ma być czerwony. Subaru Impreza ma być niebieska, a Fiat? Fiat 128 3P. Gdyby był biały, to bym go kijem nie ruszył. A tak? Jest cudowny, w kolorze blue, z tapicerką w kratkę w środku, totalny odjazd. Po prostu kolor, kompletacja robią auto. Świetnym przykładem może być też Matra Rancho, wystawiona przez Giełdę Klasyków. Samochód w fantastycznej kompletacji. Gdyby był biały, znowu, no pewnie no nie fascynowałby ludzi tak, jak ten egzemplarz, który jest wystawiony na sprzedaż. Punkt numer 9, najlepsza wersja. Widzicie ten znaczek tutaj? 832. Ta Lancia Tema jest wyposażona w silnik Ferrari. V8 napędza przednie koła. Co to robi? A mianowicie to, że jest pomiędzy 5 a 10 razy droższa niż zwykła Lancia Tema Turbo, która jest trochę słabsza. To doskonale obrazuje, jakie są różnice i jak ważne jest to, żeby kupować najlepszą wersję. Czasami warto też rozważyć drugą za nią, tak? Czyli prawie najlepszą. Dlaczego? Dlatego, że jak już widzimy, że taka Tema 832 odpłynęła, to może jednak warto kupić Lancię Temę Turbo, bo jest nadal 5 do 10 razy tańsza, a być może ten trend będzie ją także dotykać. Gdzie to mamy? W Renault Clio, gdzie Williams kosztuje 25-30 tysięcy euro, a zwykłe 1.8 16V, które ma to samo nadwozie, ma te same poszerzenia, te same bajery w środku, tak naprawdę. I zamiast 150 koni ma 136, kosztuje 10 tysięcy euro. Równie fajny samochód, jak się kupi go granatowego, to wygląda jak Williams, a kosztuje 1/3 Williamsa. Dlatego pamiętajcie, wersja ma znaczenie. Inwestycyjnie jest to cholernie ważne. Punkt 10. Unikatowość. Słuchajcie, czym jest unikatowość? Dla mnie to są samochody, których wyprodukowano poniżej 5000 egzemplarzy, które są po prostu wyjątkowe. Przykładowo Mercedes. Choć przedwojenny, to na razie jest nieistotne w tej analizie. A powstało go 794 sztuki w tym nadwoziu. Nadwozie jest unikalne, ponieważ jest trzyosobowe. Przypomina Roadstera, petarda. 794 sztuki. 730 sztuk Tommy Mäkinen Lancer Evo 6 z kierownicą po lewej stronie. Słuchajcie, jak sprawdzić, czy dany samochód jest unikatowy? Wystarczy wejść na niemiecki portal ogłoszeniowy i sprawdzić, ile samochodów jest w danej chwili na sprzedaż.
tego? Jeden albo zero. Chyba jeden ostatnim razem był. Tego w kolorze czerwonym, czyli jednego z 290 sztuk, zero. I uwaga, może dojść do abstrakcyjnej sytuacji, w której jest do sprzedania 100 Ferrari Testarossa, których powstało 7000 sztuk, ale wszystkie zawsze były większym lub mniejszym przedmiotem po prostu kultu, zainteresowania, kolekcjonerstwa. A BMW E36, o którym był jeden z poprzednich odcinków, BMW E36 328 i z przebiegiem 100 tysięcy kilometrów praktycznie nie ma, bo są dwa egzemplarze do sprzedania. Więc też chciałbym przez to powiedzieć, że unikatem mogą być samochody popularne, które kiedyś były bardzo kochane, zostały zajechane, zostało ich mało i są teraz poszukiwane. Ale pamiętajcie też o jednej rzeczy. Nie ma się co oszukiwać. Niektóre samochody są unikatami, bo były tak złe, że nikt ich nie chciał i do tej pory się to nie zmieniło. Więc bądźcie czujni. 11 punkt. Stan auta. Słuchajcie, wielu z Was marzy o tym, żeby kupić sobie samochód do remontu, odbudować i się nim cieszyć. Chciałbym Was tylko przestrzec przed jedną rzeczą. Proces odbudowy jest długotrwały i bardzo kosztowny. W czasach, kiedy robocza godzina w profesjonalnym warsztacie zajmującym się renowacją samochodów zabytkowych kosztuje od 100 do 200 zł, a sam proces trwa zazwyczaj nie mniej niż 1000 roboczo godzin, no raptem się okazuje, że mówimy o potężnych kwotach, jeżeli jeszcze do tego dodamy koszty materiałów, koszty lakierowania, koszty części zamiennych. Z mojej analizy wynika, że jeżeli chcecie zlecić odbudowę auta na zewnątrz profesjonalnej firmie, to żeby to miało jakikolwiek sens, wartość końcowa samochodu musi wynosić nie mniej niż 120 tysięcy euro. Tak? Bo inaczej to po prostu się nie spina, nie uda się. Pamiętajcie proszę o tym. Oczywiście, jeżeli część z Was remontuje taki samochód samodzielnie albo kupujecie samochód do częściowej odbudowy, czyli przykładowo jeden element wymaga naprawy, silnik czy też tapicerka, okej. Tylko pamiętajcie o olbrzymich kosztach robocizny. Dlatego ja, gość, który miał już naprawdę dużo samochodów i przemielił tego miliony i dużo stracił, mogę Wam doradzić, żebyście kupowali najlepszy możliwy stan. Zawsze. Dla mnie to było zawsze kluczowe. W swojej historii miałem kilka samochodów do remontu. Z tych remontów byłem później średnio zadowolony. Różnie z tym bywa. Pamiętajcie o tym. Punkt 12. Historia. Słuchajcie, tutaj nie chodzi o wartość historyczną tego egzemplarza, który ma po prostu ponad 80 lat, tylko chodzi o taką historię, o dokumenty. Czasami też o historię właściciela, ale w tym przypadku koncentruję się na historii udokumentowanej odpowiednimi papierami. A są to dokumenty do mojego eskorta Cosworth'a. Słuchajcie, no to jest nieprawdopodobne. Ja się zawsze fascynuję tym, jak niektórzy właściciele dbali o historię danego samochodu. To jest każdy rachuneczek w oddzielnej koszulce. Ja tutaj nic nie dotykałem, niczego nie zmieniałem. Jest wszystko. Widać, że często jeździł do serwisu, bo to Ford. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz. Przebieg. Pamiętajcie. Powyżej 200 tysięcy robi się klęska sprzedażowa. Samochody tracą na wartości, są mniej poszukiwane, mniej cenione, przestają być obiektami kolekcjonerskimi. No i tutaj jest pewien problem, więc miejcie to z tyłu głowy, to po pierwsze. Po drugie, w przypadku samochodów starszych niż 30-letnie nie oczekujmy czegoś takiego, bo to są standardy ostatnich 20-30 lat. Właściwie w naszych marzeniach, tak? W życiu nie widziałem Lancera Evo z taką dokumentacją. A to, że trafiłem Escorta z czymś takim, to jest w ogóle przypadek. Natomiast im nowsze auto, tym większa presja na to, żeby miało ten przebieg
do 200 tysięcy i żeby miało udokumentowaną historię. Punkt 13. Oryginalność. Są pewne marki, gdzie matching numbers są w ogóle tematem numer jeden. Jest to Porsche 911, jest to Mercedes, BMW, to są ważne rzeczy tam. Oczywiście w Porsche to jest temat legenda, skąd to się w ogóle wzięło. Ano stąd, że w Stanach Zjednoczonych, jak się silnik zepsuł w latach 60., to się brało taki sam, tylko że z innego egzemplarza, który został gdzieś tam rozbity. Tak? Jest cała masa samochodów, które ma nieoryginalne silniki, a takie samochody mają mniejszą wartość. To jest raz. Dwa, jeżeli chodzi o modyfikację. Trzeba pamiętać, że jakikolwiek tuning, który nie jest zgodny z epoką, działa na niekorzyść naszego samochodu. Niektóre samochody zmodyfikowane zbyt grubo wręcz są trudno sprzedawalne. Natomiast to, co jest zawsze w porządku, to są modyfikacje, które są historycznie poprawne i były uznawane kiedyś za fajne. Co to jest? Fotele, kierownica, jeżeli mają być zmienione, to muszą być zgodne z epoką. Jeżeli sami dokonujecie tych modyfikacji, to pamiętajcie, żeby oryginalne części położyć i zabezpieczyć na półce, ponieważ nabywca waszego samochodu kiedyś w przyszłości może sobie zażyczyć, a na pewno sobie zażyczy, żeby one też wchodziły w skład zestawu, który podlega sprzedaży. Jeżeli chodzi o silnik, no to póki zachowujemy jego oryginalny wygląd z zewnątrz, przyjmuje się, że te modyfikacje, które zwiększają jego parametry, są zdecydowanie na korzyść. Przykładowo w moim aucie zamiast 125 koni jest obecnie ponad 200. Nie widać tego z zewnątrz w żaden sposób, jest to wszystko zrobione zgodnie z historycznymi modyfikacjami Porsche i jest raczej na korzyść, ponieważ samochód przyspiesza w 5,5 do setki zamiast w 10. Ważna na samym końcu jest przyjemność z jazdy i to, żeby po otwarciu maski samochód prezentował się oryginalnie. Punkt 14. Dobrze kupić. Słuchajcie, żeby dobrze zarobić, to trzeba dobrze wystartować. Nie ma dobrego zarobku bez dobrych fundamentów. Co jest fundamentem? Dobry zakup. Co znaczy dobry zakup? Za racjonalne pieniądze, w oczekiwanym przez nas, poszukiwanym stanie. Samochód, który nam się podoba. To rozumiem poprzez pojęcie dobry zakup. Pamiętajcie, jak zaczniecie, tak skończycie. To po prostu tak działa. Czasami warto się zastanowić, jeżeli macie takie przekonanie o tym, że kupujecie właśnie jakąś życiową okazję. Czy to nie jest tak, że cała reszta samochodów w ogłoszeniach to spekulacja jakaś, tak? A tak naprawdę ten samochód, który kupujecie, który jest tańszy, to że jest to jego rynkowa wartość. Pamiętajcie o tym, miejcie to z tyłu głowy, bo to warto obserwować rynek szerzej. Punkt 15, fun factor. Trzeba pamiętać o tym, żeby zawsze naładować akumulator. Pamiętajcie, to podstawa w każdym samochodzie klasycznym. Im nowszy, tym gorzej. O, kierunkowskaz działa. Słyszycie? Widzicie? No dobra. Miałem ostatnio problem ze ssaniem. Jeszcze go nie rozwiązałem, ale zobaczymy. Czy się umiłuje nade mną, czy nie? Nie, nie umiał. O! Pamiętajcie, punkt 15, fun factor, samochód ma dawać wam frajdę, macie się cieszyć z tego, jak się na niego patrzycie, jak się nim jeździ i jak go zostawiacie w garażu, macie się za nim obracać. Najważniejsze. We'll be right back.
Wiedziałem, że to nagrasz. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.